nadmorskim Łąsku grupa młodzieży polsko-ukraińskiej poznaje swoją kulturę i zaciera różnice językowe. Odbywa się to w ramach warsztatów Reporterskie Oko. Pierwszy dzień był takim czasem podróży, następny dzień był takim czasem integracji, zapoznawania się, a dzisiaj zaczynają się właśnie zajęcia już takie warsztatowe. Warsztaty w Łąsku bardzo imponują mi i na przyszłość chciałabym zostać właśnie fotografem albo spróbować też sferę dziennikarską. Byliśmy w Ustce, zwiedzaliśmy to piękne miasto, byliśmy na statku, mieliśmy pięknym Bałtyckim Morzem. Znajdujemy się w tej chwili w Ustce na baterii zaporowej i przeciwlotniczej o kryptonimie Blisher. To są, dzisiaj mówiąc w skrócie, bunkry Blishera. To miejsce jest bardzo dobrym miejscem do integracji dla na przykład młodzieży licealnej, a nawet dla młodszych uczestników. Oprócz takiego, nazwijmy to, suchego zwiedzania bunkrów z przewodnikiem, mogą również skorzystać z innych aktywności. Mogą postrzelać z łuku, nauczyć się oczywiście też przy okazji strzelać z łuku. Mogą wziąć udział w grze terenowej z elementami podchodów. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Widać to po takim jakby otwarciu, zachowaniu, uśmiechach i takiej dosyć przyjaznej atmosferze. Czy zawarłaś jakieś nowe przyjaźnie? Na pewno znalazłam dużo więcej kolegów i koleżanek. No i też pogłębiłam relacje z moimi przyjaciółkami, z którymi tutaj pojechałam. Najbardziej w tym wyjeździe podobał mi się chyba nasz wspólny wyjazd na plażę do Ustki. Woda była naprawdę ciepła, no i ja też lubię pływać, więc mi się podobało to strasznie. Najbardziej mi się spodobało oczywiście morze. Dawno nie byłam nad morzu, jeszcze przed wojną, jeszcze jak byłam małym dzieckiem, jeździłam z swoją rodziną nad Czarne Morze i właśnie to, że teraz byłam, to bardzo mi przypomniało moje właśnie dzieciństwo, jak byłam z mamą i nawet ten taki zapach tego morza bardzo mi przypomniał o tej atmosferze.